Dzień dobry, test, 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 raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No to mamy ruchy. A tutaj na rybku widoczna jest krótka pozycja, część z niej została zrealizowana, a pozostała część jest na plus 14. Dzięki, Manik. A wszystko w ramach nieudanego wyjścia górą. A, i domknięcia na 15 minutach, także tutaj generalnie rzecz biorąc, zaraz to spróbujemy. Ja to spróbuję zrobić inaczej. Nie to zielona delta. Nie wiem, ile ta pozycja jeszcze przetrwa. W każdym bądź razie, żeby była jasność, nieudana akcja na Maxis wczoraj, domknięcie, od razu próba retestu, krótka, częściowa realizacja. Oczywiście wydarzenia na funcie tutaj pomogły. Częściowa realizacja, przestawienie już później stop lossa. No, z takimi ruchami będziemy mieli dzisiaj do czynienia. No, ale generalnie można powiedzieć, że dzień w miarę nie najgorzej rozpoczęty. Miałem nadzieję tylko, że akurat takie scenariusze będą rysowane po rozpoczęciu naszego spotkania dzisiejszego. Generalnie prawdopodobnie funt na bardzo krótkim horyzoncie czasowym, na minutowym, zrobił podwójne dno, tutaj podbicie. Na funcie może mieć miejsce, to ten przedstawiony stop profit w tej chwili, już nie stop loss, tylko stop profit na eurodolarze, no to plus tam 14 pewnie zostanie zahaczone, zobaczymy. A to, o czym mówię na funcie, to na minutowym jest takie podwójne dno w tej chwili. A generalnie rzecz biorąc, ruch na funcie ze względu na tą informację o rezygnacji Raba. Przynajmniej tak się wydaje, że w reakcji na tą informację. No i taki dzień dzisiaj jest bardzo możliwy. Ja o tym wspomniałem, że generalnie rzecz biorąc, diabeł będzie tkwił w szczegółach w tym funcie. Nie udało się zrobić maksów w kierunku 31. Wczoraj bardzo mocno rzucony, prawdopodobnie. Ups, przepraszam. Prace remontowe. Mam nadzieję, że to będzie krótkotrwałe. A wczoraj prawdopodobnie końcówka sesji to odrzucenie w dniu wczorajszym. I dzisiaj zejście pod poziom związany z otwarciem dnia przynajmniej otwierało drogę do otwarcia tygodnia. W tej chwili mamy pierwszą godzinę po rozpoczęciu Londynu, zamknięcie pod poziomami związanymi z otwarciem tygodnia. Zobaczymy. Walczą teraz na potrójnym dnie na funcie. Wygląda mi to na 26,50. Ja nie mówię, że dzisiaj. Ostrzeżenie o ryzyku. Proszę pamiętać, inwestycje w rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, znaczy mieć możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków utraty, których nie będziemy w stanie udźwignąć. Proszę również pamiętać, że wszystkie scenariusze, o których sobie mówimy, testujecie tylko i wyłącznie na kontach demonstracyjnych, ewentualnie tak zwany papierowy trading. Powiem tak, no strach ma wielkie oczy, bo generalnie rzecz biorąc można było myśleć o funcie bardziej, bo tutaj zyskujące euro również na funcie no, ma szansę ograniczyć te straty w notowaniach z dolarem. Po części może to być też kwestia związana z tym, że byki na dolarze przeszły do ataku ze względu na poziom, o którym rano rozmawialiśmy, tak?
się tutaj uparli akurat dzisiaj na remonty. Może być też związane z poziomem, o którym żeśmy rozmawiali, bo przypominam tylko, rano tak wygląda kwestia indeksu dolarowego z obroną w okolicach 97, 96, 80. No i zobaczymy teraz tak naprawdę, to będzie tutaj kwestia tej trójki w ramach kanału na indeksie dolarowym w okolicach 97, tak? Tutaj ma szansę się rozegrać sytuacja i zobaczyć ewentualnie kwestie związane z ETK-iem mają szansę na zejście pod poziom związany z otwarciem tygodnia i kontynuację niżej w kierunku na przykład 12,80 i wczorajszego 12,60 czy 12,50, na który czekaliśmy. Za około 25 minut możemy się spodziewać jeszcze większej zmienności na funcie z perspektywy publikacji danych dotyczących sprzedaży detalicznej. Zobaczymy, ja zobaczę tutaj na tym 5-minutowym czasie, tutaj jeśli Edek będzie chciał utrzymać. Kwestia otwarcia tygodnia w tej chwili. Ten stop, przestawiony stop profit jest najbardziej chyba optymalnym z perspektywy intraday miejscu w tej chwili. Najdziwniejsze jest to, że 27 krajów Unii Europejskiej potrafiło zgodzić się, a Wielka Brytania niekoniecznie. A bez dwóch zdań kwestia związana z rozgrywkami politycznymi również ma miejsce. Takie zamieszanie, gdzie każdy będzie próbował ugrać coś dla siebie. Australijczyk.
mnóstwo różnych informacji, tak patrzę po serwisach w tej chwili, mnóstwo różnych informacji od różnych, w cudzysłowie, mądrych głów. A konkluzja, tak, bo tak na szybko przeglądam, konkluzja jest taka, że jedni uważają, że fund za chwilę znajdzie dołek, a inni uważają, że nawet jeszcze zaczęliśmy spadku, w związku z czym jedno wielkie kasyno w tej chwili. No i oczywiście, bo to jest bardzo podobnie, jak było z kryzysem finansowym w 2008 roku, tak? W zależności od tego, kto teraz będzie miał, komu się uda trafić, tak, z funtem, no to tam pół roku najbliższe, w cudzysłowie, będzie takim guru. Prawda jest też tego typu, że pewnie dobrze powyżej 60% tych mądrych, wybierających głów, oczywiście nie kładzie pieniędzy tam, gdzie padają ich słowa. To jest zupełnie inna sprawa. Ok, te dolne cienie na tym metku przestają mi się na tych 5 minutach podobać. Mimo wszystko jesteśmy, gdzieś próbujemy walczyć na tym poziomie związanym z otwarciem tygodnia. A ja podglądam jeszcze indeks dolarowy, jeszcze troszeczkę przestrzegam. Tutaj może te 13 jeszcze na etku, może jeszcze 13 na etku spróbują. Na pewno. Co się na funcie wydarzyło, to z wczoraj i częściowo z przedwczoraj stopy zostały posprzątane. Zostają stopy związane z minimami w tym tygodniu, tak? A zamknięcie poniżej tych poziomów otwiera wspomniane przedemnie 26,50. Na ten moment, co prawda to jest stopień wyżej, ale powyżej otwarcia tygodnia atak na 29,60 mógłby się wiązać z próbą podejścia od strony krótkiej. Jeszcze raz przypominam. Witam Bogusławie, dzień dobry. Wygląda jak ta reszta etka za chwilę zostanie wyrzucona. Jeszcze zobaczymy, może tu jakiś górny cień na 5 minutach. Rezygnacja Raba, Bogusławie. I to generalnie wpływa na cały sentyment rynkowy, nie tylko na funta, ale i na indeksy Nasdaq, dolar z jenem. A ten stop jest przestawiony, bo jeśli tutaj będziemy próbowali podbijać, to być może kwestia retestu okolic 13,50, czyli kwestia próby pod złamanym swinga, bo inaczej over under.
To tutaj raz jeszcze się da włożyć palcem w szpik ewentualnie. Cześć Piotrze. Na pewno nie obiecywałem 1,34. A, przepraszam Bogusławie, okej. Nie o mnie chodzi. Ja wczoraj wspominałem 1,35, 1,25. Jakby wydaje się, że te przede wszystkim stopy pod 26,50 mogą być ewentualnie na celowniku i to może być tak szybko, na przykład jutro dość mocne dociśnięcie, kto wie. To jest takie miejsce, czekajcie. To jest takie miejsce, ten dolny cień na 5 minutach. Może teoretycznie, zwłaszcza, że teraz widzimy tą reakcję, że ten stop profit tutaj jest nie najgorszym miejscem. Jedną rzecz, którą chciałbym przypomnieć, bo o tym mówiliśmy w dniu wczorajszym podczas naszego spotkania, zwłaszcza w podkońcówce, kiedy trwało spotkanie gabinetu, że im dłużej będzie trwało, żeby nie dać się złapać w pułapkę, tak, że możemy zobaczyć w pierwszej reakcji jakiś ruch do góry, ale im dłużej trwa, tym prawdopodobnie większe napięcia tam będą miały miejsce. Tak? No i rzeczywiście, no akurat to się akurat sprawdziło o tych napięciach wewnątrz. No na funcie według mnie to, o czym mówiłem przed chwilą. To nie odrzucenie, tak? Wykorzystali niską płynność do poszukania tych stopów, gdzie mamy strzałki i tym ostatnim, ja to zmienię na niebieską w takim razie, tą ostatnią wyjście, tyle tylko, że ja myślałem, że o czym rano rozmawialiśmy, że przynajmniej 30-40, może 30-70 przetestują i odrzucą. Od razu nawet nie dotarliśmy do 40 i było odrzucenie. A w związku z tym, jak zaczął spadać funt, no to Edek, jak tutaj to, co tłumaczyłem zaraz na wstępie, jak Edek, trzy górne cienie, nieudane wyjście powyżej maksu wczoraj, odrzucenie, domknięcie, retest, short, część zamknięta, część już też, nawet jak zostanie wyrzucona, to na plusie, tak, plus 14. Dobrze, bo zejście na nowe minima pozwoliłoby przesunąć znowu stop loss kolejne jakieś 6-7 pipsów, no i dałoby stop profit na plus 20. Funt tutaj na minutowym kolejną próbę podwójnego dna, a w związku z tym, że jest tym razem odrobinę inaczej, to być może, że przed publikacją danych, zobaczcie, więc ze stopami podwójne dno, być może, że przed publikacją danych jeszcze
jakoś uda im się to utrzymać. Chociaż nie stawiałbym wiele na to. Euro-jen wczoraj minimalnie brakło do tych poziomów. Ja sobie później wyrysowałem żółtą belkę, czyli miejsce, z którego był ten najmocniejszy spadek, po tym jak żeśmy stali tu, co prawda retest był od razu, ale myślałem, że może w dniu dzisiejszym, bardzo podobnie jak to miało miejsce w dniu wczorajszym, że jeszcze coś takiego tutaj powtórzymy. Na razie nic takiego nie miało miejsca. Natomiast jesteśmy też z perspektywy intraday na euro-jenie, tutaj z perspektywy 15 minut testujemy tą żółtą belkę, potencjalny popyt. No zobaczymy, czy im się to uda utrzymać. No sentyment jest negatywny, ale można powiedzieć, że tutaj od połowy wtorku no mamy taki range, tak? Trochę do góry stopów, trochę na dół stopów wczoraj. Funt już mówiłem, że dużo bym tutaj nie dawał na to podwójne dno. Ok, Edek zakończył swoją działalność, no ale to i tak dobrze rozpoczęty dzień. I to w przypadku Edka, no kwestia być może retestu ponownie okolic 13,50, tak? No bo Edek teraz może być wspierany przez Eurofunta, który testuje teoretycznie potencjalną podaż tutaj. Natomiast no widzimy, jaki jest sentyment w funcie, tak? Że tutaj to, co, na to, to jeśli chodzi o to, na co funt reaguje w tej chwili, to mówimy tutaj o minimach poniedziałkowych, tak? Stąd ewentualnie poddane jako pretekst mogą próbować wykorzystać lekkie podbicie. Natomiast no, nie wydaje się, żeby była mowa o longach na ten moment na funcie.
Czyli na Edka, retest maksów wczorajszych, dzisiejszych, a funt, jakieś większe pobicie, tutaj będziemy się rozglądali. No pierwszym takim teoretycznie poziomem są od razu poziom otwarcia tygodnia, natomiast to, o czym wspomniałem wcześniej, być może jakiś spike, tak? Bo tu jest kwestia tych informacji, będzie bardzo dużo dotyczących funta. I której z nich może ewentualnie taki spike sprowokować. Dolar z jenem, próba nadbicia azjatyckich maksów ewentualnie, być może, że będzie się wiązała z próbą podejścia pod krótkie. Natomiast poniżej 113, te stop lossy tutaj i w kierunku 112,85, 112,80, jeśli zobaczymy, w zależności od tego, jak się będzie układał sentyment pod otwarcie w Nowym Jorku, będziemy sobie sprawdzali. Są stopy jeszcze przed danymi. Osiemdziesiąt sześć pięćdziesiąt na eurofuncie rozmawialiśmy. Tu jest 86,50. Brakło może 3-4. Dwadzieścia sześć dziewięćdziesiąt pięć, 26,50. W tamtym kierunku prawdopodobnie jedziemy.
Problem na funcie też będzie z płynnością, bo nie wszyscy będą chcieli uczestniczyć w tego typu jazdach, w związku z czym próba sprzedaży funta tutaj, no to próba sprzedaży na dołku, tak? Tutaj 100 pipsów podbicia może być just like that. Moment. Okej, okay. No i podanych jeszcze dociśnięcie, tak? Dane znacznie słabsze od oczekiwań. Poprzednio dostaliśmy minus 0,8, rynek oczekiwał plus 0,2, dostał minus 0,5. Natomiast no jest teraz, wszyscy chcą sprzedawać funta, w związku z czym jeśli potrzebuje zrealizować przepotężne zyski, w ciągu niecałych 2 godzin, no to ma teraz idealne środowisko do tego, że tutaj bez specjalnego ruchu w górę na funcie coś zrealizować, tak? Pierwsze, dopóki te minima są trzymane, jak najbardziej możliwy scenariusz. 13, 60, 70, chyba że wczoraj się również zgodzili. Zwłaszcza, że euro może mieć podpórkę właśnie w postaci eurofunta, ewentualnie w przypadku uspokojenia odrobiny ocieplenia sentymentu, również eurojen miałby szansę na podbicie z obecnych poziomów, co też mogłoby teoretycznie wspierać euro. Jedyne, co jest przeciwko, no to z obroną 97, 96, 80 na indeksie, tak? To o czym żeśmy rozmawiali. Natomiast mimo wszystko to jest kwestia dotarcia do górnego ograniczenia kanału na indeksie i być może właśnie próba kontynuacji, być może właśnie to, o czym mówili. To, o czym ja rano wspominałem, dobrze rozpocząć dzień, tak? No może się okazać, że ta próba wyjścia powyżej 97 nieudana, zwłaszcza, że tutaj pewne przymiarki, czyli coraz niższe górki, coraz niższe dołki z perspektywy intraday sugerują, że jeśli te 97,20 tutaj się utrzyma, no to próba jeszcze raz 9,7, 9,6, 80 może mieć miejsce, tak? W przeciwnym wypadku, bo to jest istotne, to o czym mówiłem rano, to na razie dopóki 9,7, 9,6, 80 bronione na dolarze, to co się może okazać? Może się okazać, że tu jest nic innego i tak wydaje mi się, generalnie na razie możemy o tym rozmawiać, kwestia flagi i wyjścia górą najnormalniej w świecie swojego na dolarze. Z perspektywy średniego terminu, ja też o tym wczoraj mówiłem, zamknięcie tygodnia będzie istotne, bo jeśli będzie pod 97, no to będzie wyglądało kiepskawo, jeśli chodzi o dolara. Spadek był szybki na ETK-u z jednego prostego powodu.
Dlatego też jakby to było podstawą między innymi zachowanie tutaj na górze, tu, zachowanie było dla mnie podstawą też do tych krótkich, tak? Zobaczcie ten wzrost, a zobaczcie ten wzrost. Wszystko po drodze. Spokojnie, delikatnie, Azja i wszystko z konsumpcją. W związku z czym do tych spodów tutaj ta droga była otwarta. Trzeba jasno powiedzieć, że próbują niedźwiedzie w związku z tym, że udało się zejść pod poziomy związane z otwarciem tygodnia, no to poprzednie 15 minut górny cień, być może, że teraz próba wybudowania górnego cienia, no trzeba przyznać handlującym długą stronę dolara, że robią co mogą. Nie mam dalej tej informacji potwierdzonej, jeśli chodzi o SOMę w dniu dzisiejszym, bo to też wspierałoby dolara. Tu dane, o których powiedziałem, to żeby były też wrzucone. Edek może stracić podpórkę w postaci eurojena zaraz. Troszeczkę szerzej próbując spoglądać. Oczywiście tutaj będzie perspektywa indeksu dolarowego, bo to by sprzyjało totalnie, póki co, ale do czego zmierzam?
Próba wykorzystania tego całego negatywnego sentymentu, czyli po części próba kupowania dolara, która mogłaby sprowadzić ETK-a i poszukać jeszcze tych stop lossów w związku z minimami z poniedziałku, czyli to, o czym wspomniałem na początku tygodnia w oryginalnym planie, że 11,80 i bardzo mocne odrzucenie, ale to wszystko musiałoby się wydarzyć w ciągu najbliższych 36 godzin, tak? Czyli dzisiaj bardzo mocne dociśnięcie na dolarze. No na indeksie zostalibyśmy powyżej 97, ale jutro na przykład odrzucę albo do połowy sesji w Nowym Jorku próba zejścia 100 pipsów na dół, trochę ponad 100 pipsów na dół, a końcówka sesji budowanie dolnego cienia i jutro na przykład mocny atak na wyższe poziomy. No, znowu tych scenariuszy dość sporo może być. Funt kolejne podwójne dno próbuje rysować. A Edek broni poziomów, o których pisał Piotr. Natomiast powrót pod linię wiązał się z nowymi minimami, to o czym wielokrotnie rozmawialiśmy. Witam, Krzysztofie. Podobnie jak w dniu wczorajszym, posiedzimy do około 12:00. A drugą część rozpoczniemy w okolicach 13:45-14 z perspektywy publikacji danych ze Stanów Zjednoczonych.
O 11 mamy bilans handlowy w strefie. Tutaj prawdopodobnie bez fajerwerków. I w drugiej części naszego spotkania kanadyjski ADP i później 2:30 również sprzedaż detaliczna ze Stanów, Philadelphia Fed Index, Empire State Index, ceny w imporcie i co tydzień wnioski o zasiłki. Przypominam, bo wczoraj tylko Bogusław chyba mi zwrócił na to uwagę, ja już to korygowałem dzisiaj. Wczoraj był Powell, tyle tylko, że w okolicach północy bez reakcji. Natomiast dzisiaj jest Powell o 17:30, także za to przepraszam. Jutro o 9:30 jest Draghi, to warto pamiętać. Jeszcze jedna kwestia odnośnie wystąpienia Powella w dniu wczorajszym, a mianowicie odniósł się do obecnych wydarzeń na rynkach i powiedział, że jakby Fed zdaje sobie z tego sprawę, natomiast tutaj głównie chodzi o gospodarkę, tak? Chodzi o to, żeby ją w ramach podwyżek delikatnie schłodzić, bo amerykańska gospodarka jest mocno rozgrzana. Znaczy nie przegrzana, ale w związku z czym grudzień praktycznie rzecz biorąc. No nie wiem, co by się musiało wydarzyć jeszcze na rynku, żeby nie było tej podwyżki. Bardzo ciekawa próba wyjaśnienia przez Goldman Sachsa, co stało za ostatnią totalną wyprzedażą na rynku ropy na Bloombergu. I pewnie jest w tym trochę więcej niż odrobina prawdy. Natomiast to nie był jedyny czynnik. Natomiast w miarę logiczne wytłumaczenie, chociaż w podobny sposób próbował Goldman tłumaczyć pierwsze większe spadki tych, z którymi mamy do czynienia za oceanem, w podobny sposób, tak? Głównie z perspektywy rynku opcyjnego. Wygląda na to, że te górne cienie na letku tutaj póki co zaważyły utrzymanie poniżej poziomu związanych z otwarciem tygodnia, czyli kwestia próby sobie zwizualizowania sobie oczami wyobraźni, jak rysuje się świeczka tygodniowa. To wczorajsza próba podejścia pod 13,50, łącznie z dzisiejszym dniem, to z perspektywy wykresu tygodniowego, długi górny cień, powrót pod poziom związany z otwarciem tygodnia i zaczynamy rysować ten korpus czerwony. Oczywiście od spodu na tygodniowym też mamy długi cień na ten moment, bo tutaj musielibyśmy sobie wrócić do poniedziałkowo-wtorkowych minimów, żeby ten korpus był, ale to myślę, żeby ten korpus dobrze wyglądał, ale to myślę, że żaden problem w przypadku utrzymania tego sentymentu, z jakim mamy do czynienia na rynku w chwili obecnej. Może być kwestia obrony związana z 12,80 i później z naszymi wczorajszymi poziomami, na których czekaliśmy, a nie doczekaliśmy się na ETK.
Tak jest, pękło 13. I cały czas patrzę na tego funta, jak ewentualnie może byłoby się podłączyć, on zjeżdża nisko, coraz niżej. No, natomiast no, jest próba rysowania flagi na indeksie. Jakby się udało wyjść powyżej 9745, wydaje się, że tutaj sprawy by miałyby prawo przybrać inny obrót. No to o ile kiedy walczyliśmy na poziomach związanych z otwarciem tygodnia, to ja wspomniałem, że jeszcze raz odnowienie pozycji krótkiej może mieć miejsce przy reteście maksów, o tyle teraz ewentualny retest poziomu związany z otwarciem tygodnia i tutaj od na niższym horyzoncie to już będzie kwestia, którą warto obserwować, a mam na myśli tą konsolidację z początku sesji azjatyckiej między innymi. Z której wychodziliśmy do góry, przebijanie popytu z podażą, które miało miejsce w ciągu ostatnich 45 minut, w związku z tymi poziomami zaazjatyckimi, no i ruch do spodu. Być może reakcja na 12,80, podjazd w kierunku 13, 13, 15, próba kontynuacji w kierunku 12,60 w tym wypadku. Może ten stop na tej krótkiej, która była z rana, był za bardzo agresywnie przesunięty jako stop profit. Natomiast po części był na bazie range bara. No. Ja myślę, że na funcie już są tak ewentualnie blisko, że co prawda teraz testują popyt. Okay. I tutaj ewentualne podbicie może mieć miejsce, ale zmienność z poniedziałku w tej chwili na funcie, w związku z tym wybiciem, zmienność z poniedziałku jako podaż ma szansę działać. Na przykład jutro podbicie, boom, łącznie z minimami z wczoraj. Natomiast mają tak blisko do czerwonej linii wynikającej z wykresu miesięcznego, biorąc pod uwagę to, że mają szansę to myślę, że się pokuszą.
może im trochę braknąć. Czyli tak, próbując podsumowywać sobie, to w tej chwili powrót w okolice 13, 13,20 na netku obserwacja, 12,50 wczorajsze poziomy do obserwacji. No funt musiałby być jakiś większy spike w kierunku 29,14 na ten moment. Dolar z jenem 113,80, 113,90 być może z perspektywy shortów. Poniżej 113 w kierunku 112,80 w kierunku potencjalnych longów. Łamiemy euro-jena. OK. W związku z czym miejsce, z którego próbujemy schodzić w tej chwili, tak? Ta żółta belka, którą łamiemy jako pierwsze potencjalne miejsce propodażowe. Chociaż prawdę powiedziawszy, wolałbym 50% zmienności z tej konsolidacji. I to byłoby gdzieś w tym miejscu. Tutaj bardzo często również cena reagowała, jak popatrzymy. I od spodu też, jak popatrzymy, tu była reakcja, tu była reakcja. Próbowaliśmy trzymać te poziomy. Pytanie, co by się musiało wydarzyć na rynku, żebyśmy zobaczyli taki spike, tak? Znaczy, przede wszystkim zwiększyła nam się zmienność. W związku z czym te przyzwyczajenia do niskiej zmienności to trzeba zaktualizować, tak? Według mnie, mogę się mylić. No. Złoto podwójny szczyt, ale ja myślę, że tutaj kwestia Amerykanów, to oni będą rozdawali karty. Być może próba nadbicia i dojazd do zielonej 1218 i ewentualne odrzucenie. Znowu kwestia, jak rynek na pewnym poziomie reagował. Tu od początku. Tu, kiedy doszło do przebicia. Okay. Także to tu jest według mnie ten podwójny szczyt idealnym miejscem do tego, żeby poszukać płynności, bo tutaj pewne stop lossy mogą mieć miejsce nad tym szczytem, a właściwa podaż może ewentualnie rezydować wyżej. Tak? No, takie moje przypuszczenia. Funt zbliżył się do kolejnej niebieskiej linii, czyli do poziomu związanych z wykresem tygodniowym. Jakaś reakcja, zwłaszcza na minutowym, jest próba ustabilizowania, podbicie, retest, być może próba podejścia. Natomiast ja broń Boże nie mówię tego z perspektywy longów, mówię bardziej z perspektywy próby uzbrojenia się w cierpliwość. A wyczekania na jakieś podbicie na funcie sensowne, które mogłoby pomóc w podjęciu decyzji o krótkich pozycjach z wyższych poziomów. I teraz przypominam, wszystkie scenariusze, o których sobie rozmawiamy, wy testujecie tylko i wyłącznie z perspektywy kont demonstracyjnych, ewentualnie tak zwany papierowy trading.
No i pytanie o reakcję na Edku. Czy będzie? Nie bardzo. No to stop lossy i ta właściwa strefa jest poniżej. W związku z tym przełamaniem, to ten powrót może być traktowany jako powrót, retest i kontynuacja. Też ten cień tutaj jest dość. Ze stopami kończącymi. Na funcie nadbicie tych stop lossów idealny atak na niebieską z tygodniowego. Squeeze jakiś mały. Prawda, ten squeeze na funcie może być znacznie większy, natomiast pierwszym scenem oczywiście dwójka, w tym wypadku okolice 28-18. Znowu, nie mówię tego z perspektywy tutaj próby łapania spadającego noża, raczej z perspektywy pierwszej reakcji przy odbiciu, gdzie może mieć miejsce. Idealnie ta druga linia wpisuje się w ten scenariusz. A Bogusławie, to jak najbardziej może się zdarzyć w każdym momencie. Natomiast nie sądzę, żeby to było w cudzysłowie, tak jak napisałeś, żeby to było jakieś powodujące 180-stopniowy zwrot na zasadzie tylko i wyłącznie wzrostu. Jeśli już, to co najwyżej spike jakiś. No w tym wypadku my możemy mówić nawet dobrze o figurze albo lepiej.
który zostanie odrzucony w dalszej części dnia. Ale to ja bym się spodziewał tego bardziej w okolicach 13, tak żeby Nowy Jork mógł przyjść i sprzedawać od nowa, tak? Nie, raczej nie teraz. Wydaje mi się, Piotrze, że tak, tyle tylko, że jesteśmy w, chociaż z perspektywy na znaka i wczoraj mimo wszystko, mimo tego dość mocnego dociskania gdzieś tam w ramach tej zielonej belki, pomimo że ona była na a to próbowali zawracać, co prawda końcówka sesji, dojazd do samego dołu, no ale te doły tutaj na tej zielonej belce no próbują trzymać, tak? Tu będzie też jakaś iskierka wystarczyła do tego, żeby do góry podjechać. Bo tu przedwczoraj i tu wczoraj pula stop lossów i podaż, która nie została przetestowana, 7060 intraday według mnie. No, 7060, czyli między podażą z dziennego a intradayową. Edek próbuje z obroną, natomiast to też chyba lekko z przymrużeniem oka. Wzięli te stop lossy. Wzięli te stop lossy, no i próbują wrócić, czyli próbują ten popyt uruchomić, tak? Po wzięciu stop lossów. To spowodowało, że na indeksie dolarowym to zejście z tymi stopami spowodowało, że na indeksie dolarowym te 97,40, o którym przed chwilą mówiłem, można powiedzieć, że kolejny raz zostało przetestowane. Wsparciem dla byków na dolarze jest kwestia, że być może z tego rysują flagę, plus utrzymanie 97, 96, 80. Nie podlega dyskusji. Niedźwiedzie mogą próbować te 97, 40, 97, 50, tą nieudaną próbę wybicia, traktować jako powrót i kwestia ataku. Nawet powrót do tego kanału, zanegowanie flagi, niższe dołki i próba domykania tygodnia pod 97, 96, 80. Ale to ja o tym mówiłem, że z perspektywy średniego terminu to właśnie tutaj przyjdzie nam poczekać do jutra na rozwiązanie. To nam zostaje cierpliwie czekać. O wszystkim sobie powiedzieliśmy, w związku z czym tą oficjalną część, która jest nagrywana, możemy zakończyć, tak? Bo o wszystkim żeśmy powiedzieli. Tutaj scenariusze będziemy sobie w drugiej części tej oficjalnej sprawdzać, jak były realizowane.